Ustawy zwykle w Sejmie przechodzą większością parlamentarną. Wiadomo, że mamy tutaj PO-PSL. No mówię, w różnych przypadkach te ustawy są raz źle sformułowane, raz źle wchodzą w życie. No mówię, czy ona się sprawdza, czy nie, to powstaje pytanie, czy ona powinna do tej pory funkcjonować, skoro w aż tylu przypadkach nastąpiło naruszenie, niestosowanie się do norm tej ustawy, która weszła w życie. No i taka jest moja opinia, że po prostu może ta ustawa, to raczej pytanie do ustawodawców, czy ta ustawa po prostu powinna dalej funkcjonować, czy była w odpowiednio stworzona, w odpowiednim terminie, w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób. Dlaczego rosną stawki wynagrodzeń decydentów, urzędników na wyższych stanowiskach? Bo oni realizują głównie politykę państwową. Więc mówiąc właśnie o, i zalecam, że mówiąc o odpowiedzialności urzędników, o formach działania urzędników, należy zawsze się zastanawiać, o czym my mówimy? Czy mówimy tylko o działalności urzędniczej, czy też mówimy o działalności urzędniczej wynikającej z pewnej polityki państwowej, która również w znacznym stopniu powoduje wydawanie tych decyzji błędnych i szkodliwych? Jeżeli cały czas będziemy stawiać urząd nad człowiekiem, no to takie sytuacje dalej się będą powtarzać, że człowiek stara się, jest aktywny, uczestniczy w życiu czy szkoły, czy to swojej gminy, może jakiegoś lokalnej społeczności, no a potem urząd takiego człowieka po prostu, że tak brzydko powiem, potrafi wykiwać. I powinniśmy po prostu zwracać uwagę na ludzi i o ludzi się troszczyć, a nie o urząd, żeby to ludziom było dobrze. Dziękuję. Większość urzędników ma opracowany system obrony przed ewentualnymi stratami, jakie mogą ponieść w przypadku błędnej decyzji. I ten system polega na tym, że wykazuje ciągle braki we wniosku. Państwo ma nad sobą sąd, czyli ten Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, gdzie każdy, oczywiście po wyczerpaniu tych środków krajowych, może się zgłosić i tam Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu nie ma żadnych problemów, żeby nałożyć na państwo karę za tworzenie złego prawa. Poza tym Polska jest jednym z czołowych krajów, które obrywają w tym sądzie w Strasburgu, bo wiesz, my dostajemy tam kary notorycznie i jest wiadomo, że kiedy sprawa związana z Polską wejdzie na wokandę, to Polska tą sprawę przegra. Więc to, że już pojawiają się takie ścieżki, jest bardzo fajne, ponieważ więcej osób będzie chciało iść tą tropem, więc my raczej powinniśmy kombinować, jak szybko poprawiać te nasze błędy, zanim ta sprawa dojdzie do Strasburga. Do urzędów, do których ja chodzę, czy myślę, że większość osób tutaj obecnych chodzi dość regularnie, tam nie, to nie są mimo wszystko jakoś super, to są odpowiedzialne stanowiska, ale myślę, że jeśli chodzi o urzędników i ich odpowiedzialność, chodzi raczej o takich, którzy zarządzają spółkami Skarbu Państwa, tak jakby, którzy po prostu przychodzą tam, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przez jakieś powiązania partyjne i między innymi o nich chodzi, chociaż ich trudno sądzić w sumie, jeśli partia ich tam osadziła, bo rzeczywiście urzędnicy, których praca polega na przekładaniu papierków, czy kserowaniu, jak już było wspominane dużo razy, czy różnych tego typu rzeczach, oni, no trudno się spotkać z tym, no oni mogą być ewentualnie niemili, ale to nie jest tak naprawdę jakiś duży problem. Jeżeli dana osoba, nawet jeżeli nie studiowała w danym kierunku, ale ma powiedzmy niesamowite doświadczenie w polu, nie wiem, na przykład transportu, to nie widzę przeszkód, żeby nie mogła pracować na takim stanowisku. Jeżeli jest sytuacja odwrotna, że jest troszkę mniejsze doświadczenie na tym polu, ale są pewne stosowne studia podjęte w tym celu, to i kariera, nazwijmy to kariera w podobnego rodzaju, no to nie widzę przeszkód, żeby taki urzędnik nie mógł dostać tej pracy, skoro naprawdę się do tego nadaje. Że przeciętny polski urzędnik zarabia w granicach 2200 zł brutto miesięcznie. I ich nieprofesjonalizm, zdaniem niektórych, takie przynajmniej słyszałem opinie, bierze się z frustracji ich zarobkami. I może nad tym trzeba byłoby się zastanowić, że na przykład kierownik takiego urzędu potrafi zarabiać, czy wojewoda 11 tysięcy złotych, a przeciętny urzędnik 2000 złotych. Rok 2006, wspomniana wcześniej Zyta Kilowska, wiceministrem zostaje Mirosław Barszcz. Mirosław Barszcz, który z żadną partią polityczną miał nic wspólnego. Rok 2007, ministrem budownictwa zostaje wcześniej wspomniany Mirosław Barszcz. Osoba, która z budownictwem wiele wspólnego
zawodowo nie miała, aczkolwiek jest prawnikiem i co ciekawe, tutaj ciekawostka co do tej osoby, była pierwszym ministrem w historii, który postulował o zlikwidowanie swojego ministerstwa. Odezwał się Antek, odpowiadając na pytanie prowadzącego o to, czy referenda powinny dotyczyć również pań lub panów od Ksero. Antek odpowiada tak. Trochę złośliwe pytanie, bo zatrudnianiem pań od Ksera zajmują się właśnie ci urzędnicy bądź ich asystenci, których moglibyśmy w takim referendum odwołać. Generalnie tworzymy złe prawo i ja widzę na dwóch poziomach przyczyny. Przyczyny tutaj w Sejmie już organizacyjne to jest system pracy Sejmu. My tutaj siedzimy w tej chwili, debatujemy sobie, natomiast tam na sali sejmowej procedowane są ustawy, czasami bardzo poważne ustawy i będą procedowane do późna w nocy. Ja swego czasu prowadziłem ustawę o podatku VAT-owskim. Miałem wystąpienie bodajże o 23:50. Nie ma możliwości, aby ktokolwiek mógł poważnie debatować i tworzyć dobre prawo o 23:50 czy po północy. Więc pierwsza sprawa to jest organizacja pracy Sejmu. Jestem za tym, aby ten Sejm już w takim kształcie, jak jest, obradował w sposób ciągły. Nie to, żebyśmy się zjeżdżali raz na dwa tygodnie, na trzy dni czy cztery dni, ale abyśmy tu byli co tydzień i co tydzień pracowali, aby nie było tak, że ja muszę wybierać, czy ja chcę być na sali plenarnej i uczestniczyć w jakiejś debacie, czy chcę być uczestniczyć w komisji, która odbywa się równolegle.